Cześć moi drodzy, Krzysiek na kanale Krzynol Garaż. Słuchajcie, awaria w moim Superbie. Dzieci mi ostatnio zauważyły, tutaj gdzie jechaliśmy, tata, że się nie świeci z tyłu. Patrzcie, ale zakurzone jak to u mnie wszystko. Tutaj powinna się wyświetlać temperatura. Czy coś tam od klimatyzacji, nawet nie wiem co tu świeci. Temperatura zewnętrzna czy coś. I tutaj się nic nie świeci. Grzane dupki działają. To jest niezależny moduł. Nie wiem jak to działa, słuchajcie. Jak tu się wyświetla temperatura, to znaczy, że tutaj, że to na magistrale jakąś pięte jest. Nie mam wiedzy o tym żadnej, o tym paneliku. Zresztą zawsze działał. Jak się to wyciąga? Myślę, że to się po prostu wyciąga, nie? Mam tu łapkę. Nie wiem skąd tu jest zasilanie wzięte. O, prosto. No, ale kabli. Ale dobra, te to są do. To są do grzanej kanapy z tyłu, to też. To jest zapalniczka. Ciekawe, czy to jest razem z zapalniczką? Nie, nie może być razem z zapalniczką. A tu jest styczka od tego. No i co my tu mamy? No tak, magistrala jakaś. Z jakim kolorem ona jest? Z zielonym. No to jest komfortu magistrala. Jakieś zasilanie. Wiecie co, weźmy schematy, to no po co nam tu schematy, jak tu ma być napięcie na tym, na tej wtyczce, no i ma być sygnał magistrali jakiś. Jak to się w ogóle rozbiera, czy to ten element się kupuje cały? Czy można kupić samo takie pudełeczko? No bo tutaj takie elementy, żeby kupić na przykład bez grzanych dupek, albo z grzanymi dupkami, to pewnie takie gówno kosztuje, nie? Dobra, idę po miernik. Sprawdzimy, co tu jest za napięcie. O, dobra, widzicie tam miernik na dole? Widać tam miernik? Tu? Niech stoi. Widać? Coś tam widać. Tu mierzymy. Nie widać. Kurde, no. Tu. O, widać? O, gówno widać. No, ktoś mi tam pisał pod filmem, że przesadzasz z tym nagrywaniem. No to masz, przesadzam. No nie jest to stół, nie jest to miejsce na stole, na którym sobie można coś robić i tak dalej. No, trzeba... Tak, no to co? Tu i tu. Jest tu coś? No jest 12 V, jest zasilanie na tym panelu. A na tej wtyczce z tymi pinami? To jest magistrala, to jest pomarańczowo-czarny, pomarańczowo-zielony. Zielony sugeruje, że jest to magistrala komfortu. Patrzcie, jakie jest napięcie. Widzicie to napięcie wachlujące od 2 do 3? To tak na szybko się sprawdza, czy jest działająca magistrala. Oczywiście bardzo, bardzo po łebkach, nie? Bardzo, bardzo ogólnie. No to mamy tutaj sygnały. No to co? No to zepsuł się ten panelik zasrany. Jak to się rozbiera? Chodźmy z tym na stół. O, tu jest numer jakiś. Chodźmy z tym na stół, bo to widzicie, to w tej ramce to może się wyciąga. Może można sam ekranik wymienić. Sprawdźmy, ile to kosztuje takie coś całe. Może jakby kupić całe. Czy to jest w ogóle wymienialne, rozbieralne? Chodźmy na stół, zobaczymy, co z tym można zrobić. Spróbujmy to rozebrać. Jak to się rozbiera? Tu są jakieś zatrzaski. I tu. O, wychodzi ta ramka. Aha, czyli trzeba wyjąć ramkę środkową. Jak to się wyciąga? O, jest. No, elegancko. I co tam jest? No ten panel jest cały pod spodem. Trzeba zdjąć tą ramkę. Też jest jakiś zatrzask. Tu jest zatrzask. A, tu zapalniczka jeszcze trzyma. Słuchajcie, tu zapalniczka jest zatrzaśnięta. Zapalniczka.
Kapelniczka tu ma takie zatrzaski. No, wyciąganie tej zapalniczki to jest... No co, no nie wyjdzie z tą ramką? Ta ramka chce wyjść, zobaczcie, ta ramka chce wyjść. O, tu się, te się chowają, ten się chowa, ten się chowa. Ten się chowa, o. I co, ramka chce wyjść, a dlaczego nie chce wyjść dalej? Środek trzyma, czyli to trzyma. Nie, tu jest lampka do podświetlenia, też jest lampka do podświetlenia. Jak ja uwielbiam takie rzeczy. Tu jest zaczep. No, to rozegnę, potem sobie to podegnę z powrotem. No ale to też nie chce wyjść, patrzcie. To, kurczę, to powinno być razem, czy to jest... Co to jest za element, który by to trzymał? Tu nie chcę wyjść, na brzegu ta ramka. Nie, no to może nie zapalniczka. Zapalniczkę mamy. Trzeba wyjąć ją z tej ramki, nie? O, i teraz dopiero można wyjąć to. A, no faktycznie trzymała zapalniczka. I co tu mamy? No mamy ten moduł. Moduł ma tu zaczepy, patrzcie, tu, tu, w którą stronę ty wychodzisz moduł, tu, do tyłu czy do przodu? Tam, do przodu idzie, to, 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 o. Zepsute. Dobra, rozwalamy to. Tak nie działa i tak nie działa, nie? Zatrzask, zatrzask. Zatrzask, zatrzask. No i to koniec rozbierania. No i dalej to już jest zamknięte całe w sobie i co? Kto chce, to oddam to do naprawy. Naprawcie sobie to. Nie mam na to czasu, powiem szczerze. Powiecie, wymieniacz, że kupi nowe i wymieni. No a co mam z tym zrobić? Co mam z tym zrobić? Naprawić to? To jest jakieś, powiem wam, zgniłe trochę. Tam są układy, które będą zalane, specjalizowane pod to. W życiu nikt tego nie naprawi. No się mogę odesłać do Tytusa. Tytus, chcesz to do naprawy? Bo ja tego nie będę robił. Zaraz znajdę, ile coś takiego kosztuje. Używka jakaś. Tu jakieś są, patrzcie, takie. No ale to jest tylko na uchwytach. Jakiś procesorek, jakieś coś. No tak, tu sterownik do wyświetlacza. Jest jakiś kontrolerek pewnie do, w którym zaszyte jest wszystko i obsługa magistrali, odpowiednie dekodowanie tego, wrzucanie na wyświetlacz. Jak dalej, może coś tutaj na tym samym wyświetlaczu się zrobiło, no ale przecież nie kupię samego wyświetlacza. Nie mam... Teraz bym spędził nad tym ileś godzin. Szkoda mi tego czasu.
Mogę posprawdzać na szybko te diody. Jest jakiś tranzystorek albo stabilizator. Tu tranzystorki malutkie, oporniki, coś tam. No dużo tutaj nie ma, nie? No ale tak, ten układ jest bez nazwy. Jest zamazany. Nie, ma nazwę. No ale jak się sypnęło takiemu, no to naprawa jest kompletnie nieopłacalna czegoś takiego. Zobaczmy, ile to kosztuje w necie. Wiecie co? Za 60 zł cały taki element znalazłem w internecie do zakupu, także kompletnie nieopłacalna naprawa. Tytus, chcesz? Ja ci to wyślę, sobie to napraw. Znaczy, napraw i zobacz, to będzie działać. Jak tu podłączysz napięcie, to tu powinno się zapalić coś na wyświetlaczu, bez wartości, co prawda, poprawnych, no bo nie pociągniesz info z magistrali, z kana, no ale powinno się coś zapalić, a tutaj się nic nie dzieje. Dobra, zamawiam taki element. Zobaczymy, czy z tym, czy no bo guziczki to jest wszystko sprawne, no to jest osobna część, nie? Może taki znajdę. Tu jest numer ramki, a to jest numer tego. Po takim numerze sobie znajdę, może jeszcze taniej kupię. No 60 zł znalazłem tak od ręki szukając, także dobra, znajdę, wymienimy, zobaczymy, czy to zadziała. Tak sobie przed tym zacząłem spoglądać, bo to kupiłem sobie ostatnio takiego małego mikroskopa. Guzik tam jakości, ale coś tam widać. Zobaczcie, co znalazłem. Tam to nie będzie widać, ale to jest to miejsce, patrzcie. To miejsce tutaj. To jest, to sobie sprawdziłem, to jest transceiver magistrali CAN, decoder i tam nadajnik do CANa. A to jest mikrokontroler z budowaną pamięcią, z obsługą LCD i tak dalej. A to jest takie miejsce zżarte. Zobaczcie, jak ono wygląda na tym niby moim super mikroskopie. Nie wiem, czy to będzie coś tu widać. Gdzie jest to miejsce? O tu. Widzicie? Stąd dotąd. Tu jest przelotka na drugą stronę, prawdopodobnie też żarta. Ta płytka od spodu może być żarta. I tutaj nie ma ścieżki. A może tu nie miało być ścieżki? No guzik widać tutaj. I tu nie ma ścieżki. Tutaj. I ten kondensatorek jest przeżarty. Jaki on jest, nie mam najmniejszego pojęcia. No tak, tylko wam powiem tak. No mam za 6 dych znalazłem taki moduł cały bez guziczków. Bez guziczków do kanapy. 60 zł używany. No to mi tyle, jakbym miał nawet wysłać do rzeźbiarza na kanał. On lubi takie zabawki robić, to mnie przesyłki wyjdą porównywalnie tyle, co ja kupię nowy moduł. No więc gdzie tu sens? Może ja sam spróbuję coś tu dłubnąć, co? To bym z tym, gdzie to widać tu, to bym z tym tu polutował. No ale co tutaj miało być, to nie wiem, no to jest żarte stąd dotąd. Nie chce mi się tego roztykowywać na drugą stronę. Tutaj jest korozja, zobaczcie. Nie wiadomo, czy ona nie przychodzi na drugą stronę płytki. Przechodzi. Nie warte to jest tego. Jak ty tu chcesz, słuchaj, chcesz, to ja ci to wyślę, napraw. Będzie na twój kanał w celach edukacyjnych. Ja zamawiam sobie nowy. I już. Moi drodzy, minęło 2 dni. Przyjechało takie coś. 60, zapłaciłem 60, nie pamiętam, kilka złotych z przesyłką. Tylko widzicie, ramka jest taka sama. Natomiast ta blenda czołowa jest inna, no bo nie ma wycięć na. To jest takie samo. Wycięć na grzanie kanapy. No to co, rozbierajmy to. Czy to jest takie samo? Tak. Czyli co, najpierw tą zapalniczkę. O, tu nawet zapalniczkę dostałem. Przyda się. Ta zapalniczkę, kurwa. Za ślepkę. Wyciągnijmy to. Wiecie co, ja nawet nie wiem, czy to działa, bo ja tego nie podłączyłem. Dobra, rozbierzmy to. To i tak kupiłem, to i tak nie oddam już, nie? Czyli tak, to tu, to tu,
To mi jest niepotrzebna ta ramka. Chcecie, to jak ktoś chce, to komuś oddam taką ramkę. Tu. No, byłaś. No, najpierw tą zapalniczkę by trzeba było. Cyk. Rameczka, cyk. Cyk i cyk. No, to już wygląda tak samo. Tak naprawdę mógłbym założyć swoje tutaj, co? Jak myślicie? W sumie to mógłbym założyć. Co, które ładniejsze? No takie same. Ale ja to sobie powyczyszczę. Ale wiecie co? Chciałbym zobaczyć tak, bo ten stary wyświetlacz, ten skorodowany, jedzie do Tusa na kanał Rzeźbiarz, na którym on to, no tam za jakiś czas pewnie pojawi się film, na którym on to będzie próbował naprawiać, ale chciałbym jedną rzecz przetestować, wiecie jaką? Taką, czy to się odpali tutaj, jakiekolwiek wyświetlanie, ciekawe czy to działa. Idę do samochodu zobaczyć, czy to zadziała. Działa w samochodzie. Normalnie wszystko elegancko działa na tym wyświetlaczu. Ale chciałbym przetestować, wiecie co, jedną funkcjonalność. Czy Tytus, naprawiając to, będzie mógł to przetestować w sposób taki, że poda tylko zasilanie bez magistrali. Bo tu magistrala wysyła tak naprawdę informacje, które się tutaj wyświetlają. Natomiast pytanie, co się stanie, jak podamy tylko plus i minus. Czy to się zaświeci, czy coś. Sobie sprawdziłem, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Zróbmy to tutaj plus. A to jest plus. I minus. I zobaczymy, co się stanie, jak się poda samo gołe zasilanie. Żebyś mógł to przetestować, wiesz, rzeźbiarz. Bo bez magistrali to ty tego nie zrobisz. A aczkolwiek takie urządzenie... Ciekawe, jakby podpiąć do auta, które ma jakiegokolwiek tam kana, czy to tutaj się nam by zaświeciło, co? Jak myślicie? Dobrze podłączyłem, tak? Plus z tamtej strony, dobra, tu mamy plusik. Uwaga, zobaczmy, co się stanie, jak damy tu 12 V. O, nic. Jest tutaj zasilanie. No, nic się nie dzieje, kurczę. No, to niedobrze, czyli bez magistrali CAN i wysterowania tego urządzenia, no ciężko to będzie sprawdzić na stole. No, to niedobrze. Ani się to nie zaświeciło, ani nic. A w samochodzie się to świeci. No to ciężko będziesz miał, chłopie, żeby to przetestować. Ewentualnie nie wiem, czy masz jakieś auto, masz tam jakiegoś swojego tam Seata, czy Fabię, czy coś, no ale tam nie masz takiej magistrali komfortowej, żeby to odpalić. No to nie fajnie. Dobrze podłączyłem. Czerwony, brązowy, czerwony, brązowy. No nie ma tutaj napięcia. Znaczy napięcie jest, ale nie ma żadnego efektu tutaj. Czyli on dopiero jak się skomunikuje, to dopiero nam coś wyświetli. Dobra, zobaczmy, czy to działa. Ja to, słuchajcie, wyczyszczę, złożę, zaczepimy to do auta, zobaczymy, czy to działa. Niedobrze. No dobra, sprawdźmy to tutaj w tym samochodzie. Tu trochę wyczyściłem. Zapłon mam włączony i co? Wkładam wtyczkę. Uwaga, widzicie to? Dokładnie tak samo podaje zasilanie jak tam. Pyk. No i się wszystko odpaliło. No niestety jest... No kurczę, tutaj brzydkie mam na tym wyświetlaczu takie coś. Czy to mi się tak wydaje?
No i tyle, no i co ja mam z tym zrobić, no. Zapinam tak jak było, czyli brązowa do brązowej, nie? Tu widzicie, żeby nie pomylić siedzeń. Gdzie brązowa do brązowej? Czyli no kłopot jest z testowaniem tego poza układem, bo no nie ma jak zbytnio, nie? Bez magistrali, z informacją, czyli po prostu nie wzbudza się wyświetlacz. Co z tego, że zasilanie przychodzi na układ, jak układ kontroluje, czy jest podany sygnał komunikacji z magistralą. O. No i co? Brawo ja, naprawione. Się ponaprawiałem, tym razem zabawiłem się wymieniacza, no ale co tu zrobić. Dobra, słuchajcie, oglądajcie kanał rzeźbiarza. Pewnie za jakiś czas, ja wam wspomnę, się pojawi naprawa czegoś takiego, czy on to da radę naprawić i czy da radę przede wszystkim przetestować, nie? Bo to jest tutaj problemem. Dobra, kochani, taka akcja szybka. Pozdrawiam, hej.